Najlepsza pora dnia w Radiu Olsztyn. Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki, szkolnictwa wyższego, prezes Porozumienia, były minister sprawiedliwości, co w obliczu tego, co dzieje się w tej chwili z sądownictwem, z KRS-em, jest chyba bardzo ważne. Witamy serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Zanim zaczniemy rozmawiać o całym tym zamieszaniu wokół sądów w Polsce, chciałbym jednak z panem porozmawiać o powodzie pana wizyty dzisiaj na Warmii i Mazurach, czyli o wręczeniu nominacji drugiemu wicewojewodzie warmińsko-mazurskiemu, panu Aleksandrze Sosze, który do tej pory skojarzony był z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, no i teraz ma wzmocnić Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Bardzo się z tego cieszę. To był oczywiście jeden z wielu powodów mojej wizyty, ale osoba o takim dorobku życiowym, osoba ciesząca się bardzo dobrą opinią, nie tylko w Olsztynie, ale w całym województwie. Osoba, która jest jednym z głównych autorów sukcesu, jakim jest bardzo dynamiczny rozwój Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To jest chyba dobra wiadomość dla całego województwa. Na pewno jako minister nauki i szkolnictwa wyższego jestem uradowany, że tak ważne stanowisko zajął przedstawiciel środowiska akademickiego. To będzie procentowało dla uniwersytetu. Pan kanclerz, pan wojewoda będzie miał też pod swoją opieką służbę zdrowia. Tutaj we współpracy z ministrem Wojciechem Maksymowiczem też na pewno będą w stanie zdziałać dużo dla rozwoju służby zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim. No wreszcie będzie też blisko współpracował z wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, równocześnie szefem tutejszych struktur Porozumienia, panem posłem Michałem Wypije. Rozmawiałem dzisiaj z panem wicewojewodą, był gościem porannych pytań Radia Olsztyn i on zwrócił uwagę na jedną rzecz, że on by chciałby nie tylko wzmocnienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ale zależy mu też na uczelniach, które są w takich miastach jak Elbląg i Ełk, że chciałby, aby tam też uczelnie, czy filie uczelni pokazały, że też są ośrodkami akademickimi ze sporymi ambicjami. To prawda, zwłaszcza uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ma bardzo duże osiągnięcia. W Ełku jest filia, są na terenie województwa także uczelnie niepubliczne. Z całą pewnością świat akademicki będzie miał w panu wojewodzie swojego reprezentanta. Panie premierze, mam takie wrażenie, że jako prezes Porozumienia też cieszy się pan z tego, co dzieje się z pana partią tutaj na Warmii i Mazurach. Od paru miesięcy jest bardzo mocne wzmocnienie takie polityczne Porozumienia. Wygląda na to, że Warmia i Mazury staje się bardzo ważnym ośrodkiem dla Porozumienia. Dwóch posłów, wicewojewoda, drugi co prawda, ale jest to bardzo znacząca pozycja na arenie takiej ogólnopolskiej. Naturalnie Porozumienie rozwija się w skali całego kraju. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim wyborcom, którzy obdarzyli zaufaniem i pana profesora Maksymowicza i Michała Wypija. Pan profesor jest wielkim autorytetem ogólnopolskim. Michał Wypij jest jednym z najzdolniejszych polityków młodego pokolenia. Jestem pewien, że obydwaj będą wspaniale służyli ziemi warmińsko-mazurskiej. Natomiast my przygotowujemy się już intensywnie do wyborów prezydenckich. Będziemy oczywiście działać w kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jest dla nas bardzo ważne, żeby przedłużył on swój mandat zaufania u Polaków, dlatego że to jest gwarancja możliwości sprawnego rządzenia przez Zjednoczoną Prawicę. Mówi pan o tym, że to jest wdzięczność ze strony wyborców, ale Prawo i Sprawiedliwość, ja mam takie wrażenie, że może się czuć troszeczkę spychane tutaj na Warmii i Mazurach. Nie, spychane to z całą pewnością nie. Polityka jest sferą rywalizacji, ale to jest rywalizacja bardzo przyjacielska. Powiedziałbym sportowa. Natomiast jeżeli chodzi o wymiar ogólnopolski, to Zjednoczona Prawica jest po wyborach równie zjednoczona jak w poprzedniej kadencji. Nieco zmieniły się proporcje między liczbą posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz posłów tych dwóch mniejszych ugrupowań. Nie zmienia to faktu, że stanowimy bardzo solidarną drużynę. Czy ta silniejsza pozycja w Zjednoczonej Prawicy Porozumienia to był właśnie element ten, że pan Aleksander Socha został tutaj wicewojewodą i to jakby zaznaczenie tej silnej pozycji Porozumienia na Warmii i Mazurach? Z całą pewnością nie było to bez znaczenia, zwłaszcza, że tutaj w okręgu olsztyńskim mamy dwóch posłów. Niestety, jeżeli chodzi o okręg elbląski, to w takich trudnych do wyjaśnienia okolicznościach kandydat Porozumienia nie został zarejestrowany. Szkoda, był to
bardzo obiecujący kandydat, no ale było, minęło, teraz wspólnie będziemy wiosłować do zwycięskiego zakończenia tych legat o Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panie premierze, jeżeli pan pozwoli, za chwilę wrócimy do rozmowy i wtedy już porozmawiamy o KRS-ie, który jest dzisiaj bardzo gorącym tematem. Jestem do dyspozycji. Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prezes Porozumienia, były minister sprawiedliwości, jest naszym gościem. Panie premierze, uchwała trzech izb Sądu Najwyższego dotycząca sędziów wybranych przez nową KRS, no właściwie burzy układ, przynajmniej w opinii wielu prawników, układ systemu sprawiedliwości w Polsce. No, rzeczywiście w mojej ocenie ta uchwała niepotrzebnie wprowadza bądź pogłębia chaos, który grozi wymiarowi sprawiedliwości. Na pewno żaden rząd nie może, ani żadne państwo nie może pozwolić na to, żeby jeden sędzia kwestionował legalność wyboru innego sędziego. Na szczęście sędziowie Sądu Najwyższego nie posunęli się tak daleko, żeby kwestionować legalność wyroków, a to już jest blisko 100 tysięcy wyroków wydanych przez nowych sędziów. No wtedy mielibyśmy do czynienia z morzem ludzkich nieszczęść, ale ta uchwała grozi takimi nieszczęściami na przyszłość, bo przecież wiadomo, że nowi sędziowie, którzy czują się w Bogu Ducha winni, są po prostu młodymi. No już są pierwsze zawieszenia postępowań. A to są pojedyncze przypadki. Większość tych sędziów zdecyduje się nadal orzekać. No i co? I w przyszłości ich wyroki mają być podważane. Ja nie chcę iść za daleko w oskarżeniach pod adresem Sądu Najwyższego. Uważam, że doszliśmy trochę do ściany. To jest taki moment, kiedy wszystkie strony powinny zdobyć się na refleksję nad jakimś rozumnym kompromisem. Stąd popieram inicjatywę prezesów Polskiej Akademii Nauk, aby doszło do takiego okrągłego stołu. Jeżeli inni partnerzy będą do tego gotowi, to ja w nim będę uczestniczył. Z mojego odczucia, tak z rozmów ze słuchaczami Radio Olsztyn, mam wrażenie, że Polacy nie do końca wiedzą, o co chodzi w tym sporze, że to jest spór elit na tak wysokim poziomie zaawansowania, że Polacy w ogóle nie wiedzą, jak się ich pyta o KRS. Nawet wczoraj w jednym z programów telewizyjnych oglądałem taki sondaż przeprowadzony wśród widzów, że kojarzyli to bardziej z KRUS-em, czyli z ubezpieczeniem rolniczym, niż z jakąś instytucją sądową. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nic im nie mówi. Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, to są magiczne pojęcia, których w ogóle nikt nie rozumie i nie wie, o co w tym wszystkim chodzi, a już zależności między tymi instytucjami w ogóle nikt nie rozumie. Zawiłość tej materii jest rzeczywiście ogromna. Ten spór staje się coraz mniej zrozumiały nawet dla takich osób jak ja, były minister sprawiedliwości, ale na końcu chodzi jednak o sprawy bardzo ważne z punktu widzenia każdego Polaka. O długość spraw w sądzie, o to, czy one się kończą sprawiedliwymi wyrokami, czy nie. I nie jest tajemnicą, że Polacy źle oceniają funkcjonowanie sądownictwa. To nie jest, to złe funkcjonowanie nie jest winą tylko sędziów. My, posłowie, też musimy się uderzyć w piersi, zastanowić, czy prawo, które tworzymy, jest dostatecznie czytelne, czy nie należy wprowadzić rozmaitych ułatwień, uproszczeń procedur sądowych, które sprawdzają się w innych krajach. I o tym chciałbym, żebyśmy rozmawiali przy okrągłym stole. Już nie o tym sporze, po części coraz bardziej sporze o charakterze personalnym, tylko o nowym systemie wymiaru sprawiedliwości, bo nasi oponenci zarzucają nam wiele złych rzeczy. No dobrze, można się z nami nie zgadzać, ale w takim razie moje pytanie brzmi, jaka jest alternatywa? Co przygotowała opozycja? Co przygotowało środowisko sędziowskie? I opozycja, i środowisko sędziowskie domagają się jednego, powrotu do stanu sprzed 2016 roku. Otóż to nie jest żadne rozwiązanie. Tamta sytuacja była nieakceptowalna nie z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy, tylko z punktu widzenia naszych wyborców, z punktu widzenia milionów Polaków, którzy chcą mieć łatwy dostęp do sprawiedliwego sądu. A czy cena na arenie międzynarodowej, szczególnie w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, nie zaczyna być zbyt wysoka? Na razie nie ponosimy jeszcze bezpośrednio konsekwencji finansowych czy prawnych jakichś tam. To są tylko takie, powiedzmy, zawiłości natury administracyjno-prawnej, ale konsekwencje finansowe dla kraju mogą być. Przynajmniej takie są ostrzeżenia. Gdyby do tego doszło, byłoby to nadużyciem ze strony instytucji unijnych, ale ten spór, który się to
wyborczy w Polsce jest odpryskiem szerokiej debaty i często sporów, które toczą się także w innych krajach unijnych. Chodzi w tych sporach o granice ingerencji instytucji unijnych. Unia Europejska jest wspaniałym projektem. Zawsze byłem zwolennikiem przynależności Polski do Unii Europejskiej. Zjednoczona Prawica jednoznacznie widzi przyszłość naszego kraju w strukturach unijnych. Natomiast chcemy być traktowani podmiotowo. Unia Europejska, ta Zjednoczona Europa, miała być Europą ojczyzn, a nie Europą, w której decydujący głos mają dwa, trzy największe państwa, a ogromną rolę odgrywają urzędnicy brukselscy, czy takie instytucje, które nie podlegają żadnej demokratycznej kontroli, jak Trybunał Sprawiedliwości. Trybunał Sprawiedliwości jest oczywiście instytucją potrzebną, ale w całej Europie toczy się też dyskusja na temat tego, czy TSUE nie przekracza poza swoje uprawnienia przewidziane traktatem lizbońskim. Panie premierze, jeszcze wróćmy do pana obowiązków jako ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor Ewa Budzyńska, wykładająca na Uniwersytecie Śląskim. To jest taka trochę mniej znana sprawa medialnie, ale gdzieś ta sprawa KRS przytłoczyła ją, ale w mojej opinii niezwykle ważna. Odchodzi z uczelni na znak protestu. Chodzi o karę, którą chce na nią nałożyć rzecznik dyscyplinarny uczelni po wniosku studentów, którzy zarzucili pani profesor homofobię i nietolerancję. No, jeżeli homofobią jest mówienie w zgodzie z polską konstytucją, że rodzina składa się z małżeństwa pojętego jako związek kobiety i mężczyzny, a nietolerancją jest nazywanie istoty znajdującej się w łonie matki dzieckiem, to ja w takim razie żyję w zupełnie innym świecie moralnym. Uważam te oskarżenia za skandaliczne. Co więcej, uważam, że no, to jest przejaw pewnej szerszej tendencji, która pojawia się coraz częściej na polskich uczelniach, czyli tendencji do ich ideologizowania, upolityczniania, wprowadzania no, swoistej cenzury, takiego dyktatu politycznej poprawności. Dlatego w przyszłym tygodniu przedstawię projekt nowelizacji ustawy, która to nowelizacja da gwarancję wolności do głoszenia wykładów naukowych i do prowadzenia badań naukowych. Kilka tygodni temu byłem ostro atakowany przez część środowisk prawicowych za to, że powiedziałem, że będę jako minister nauki dbał o wolność słowa, o wolność akademicką, także dla zwolenników na przykład gender studies. Tak, od tego jestem ministrem, żeby dbać o wolność. Ona musi być zagwarantowana i dla jednych, i dla drugich. To, co spotkało panią profesor Budzyńską, jest niedopuszczalne i ministerstwo będzie wiedziało, jakie wnioski z tej sytuacji wyciągnąć. Bardzo dziękuję, panie premierze. Przypomnę, że gościem najlepszej pory dnia był Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prezes Porozumienia. Dziękuję bardzo.